Drodzy widzowie, chciałam wszystkich ostrzec, w tym odcinku pojawi się trochę golizny, mojej golizny. Dlatego chciałam ostrzec wrażliwszych widzów, jeśli nie czujecie się z tym dobrze, zapraszam, do widzenia. Dziś mamy odcinek bieliźniany, sprawdzam biustonosze z największego sklepu bielizny online w naszej części Europy, Astratex. Mają tam wiele marek, więc to co ja lubię, różnorodność. I zamówiłam sobie 4 biustonosze. Nie wiem, czy we wszystkich będę wyglądać dobrze. Dopiero co przyszły, więc to i dla mnie będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że będą pasować. I to jest dobry moment, żeby zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, żeby kolejny odcinek się samo sobie przypomniał. A! I łapka w górę. Połechta moje serduszko. Za chwilą przymierzę pierwszy biustonosz. Wszystkie biustonosze zamówiłam w rozmiarze 95H i mam nadzieję, że będą dobrze leżeć. Ale zanim go założę, od razu powiem, że macie zniżkę ważną od 11 stycznia do 25 stycznia z tym oto kodem 25% na wszystko oprócz przecenionych rzeczy i macie jeszcze gratis przesyłkę, więc warto zajrzeć, ponieważ jest to największy sklep z bielizną, jest tam wiele, wiele rzeczy. No dobra, zobaczmy, co tam mają. Słuchajcie, tak się rozebrałam, że muszę mikrofon trzymać w ręce. 9 na 10. 9 na 10 zostaje ten biustonosz. Jest przepiękny. Nie ma bocznych fiszbin. Jest tylko jedne moje małe ale. Nie wiem, czy to może też kwestia, może nie wiem, mojego ciałka, ale wydaje mi się, że trochę więcej materiału powinno być na właśnie partie boczne, ale nie ma tej fiszbiny, więc osoby, które mają właśnie tam nadwrażliwość i często... Na przykład przy miękkim ciele wydaje mi się, że często to jest problem i przy moim miękkim jest. Zdarza się, rzeczywiście zdarza się, że te boczne pionowe fiszbiny wbijają mi się. Po prostu są niewygodne i mnie uwierają. Tutaj tego problemu nie ma. Jeśli chodzi o wygląd, to 10 na 10. Słuchajcie, nie mogę wziąć tutaj... Znaczy mogłabym, ale to jakbym miała konto na OnlyFansie. Generalnie... Widać sutki, dlatego nie będę ich pokazywać i tak boją się zbanowania tutaj za negliż. Jest kilka kolorów dostępnych. Jest czarny, czerwony, chyba zielony, więc do wyboru do koloru. Zamówiłam ci listy i powiem wam, ma boczną fiszbinę. Póki co jest bardzo komfortowy, jeśli chodzi o design, bardzo mi się podoba. Materiał jest spoko, nic mnie nie gryzie. No jest bardzo seksowny, tak bardzo, że właśnie... Tak go muszę prezentować. Okej, okay, mamy tu kolejny game changer. Totalnie. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem w szoku. Może biust nie jest pod samą twarzą, nie jest tak wysoko. Wydaje mi się, że to jest jakiś minimalizer? Jest trochę jakby efekt zmniejszający biust niż powiększający. Chociaż powiem wam, że czuję się dosyć seksownie w tym. Uwaga, bez fiszbinowym biustonoszu. Mamy tutaj, właśnie sprawdzałyśmy z Darią, musimy sprawdzić w opisie, ale dotykałyśmy te boczne, czy to jest fiszbina, czy to jest szef po prostu grubszy, bo nie uwiera, jest bardzo spoko. Robiłam tutaj trochę takich więcej ruchów, których wam tutaj nie pokażę, bo to nie jest trening. I rzeczywiście czasem się tutaj trochę podwinie, ale nie za mocno, jeśli chodzi... A, najważniejsze, dziewczyny, ja wam nie powiedziałam. On się zapina z przodu. Więc jeśli po prostu chcecie jakoś komfortowo funkcjonować, ten biustonosz jasne. Jeśli macie problemy z zapinaniem z tyłu z różnych powodów, albo po prostu nie lubicie, rozwiązanie problemu. Jeśli chodzi o rozmiarówkę, to jest biustonosz litewski i zamówiłam ci kilka biustonoszy. Podobnie, aczkolwiek ja chyba bym, nie wiem, czy nie potrzebuję większej miseczki. To jest 95H. Ja go sobie zostawiam, bo jest turbo wygodny i ja go nie oddaję, bo nie wiem, czy jest większa miseczka. Ja go zostawiam, on ze mną zostaje. Zostaje. W tym biustonoszu niestety się wam nie pokażą. Wydaje mi się, że potrzebuję większej miseczki i nie leży to amazing, a biustonosz warty jest uwagi, dlatego nie będę wam psuła wizualnego tutaj wizerunku tego biustonosza. Jest przede wszystkim bardzo miękki, żadnej fiszbiny, wszystko jest po prostu wyściełane. Jak się go dotyka, to po prostu... Wiem, wygląda jak bardzo grzecznie. Kojarzy mi się trochę z dorastaniem i tak dalej, ale kwestia komfortowego biustonosza, myślę, że no...
Każda z nas marzy o komfortowym biustonoszu, więc myślę, że warto spróbować właśnie takiego modelu, jeśli oczywiście pasuje Wam koncepcja bez żadnych fiszbin. Ja zamówiłam 95H. Wydaje mi się właśnie, że tutaj miseczka w tych litewskich wychodzi troszkę pół różnicy między, no przynajmniej w moim przypadku. Nie wiem, jak będzie u Was, to są takie moje prywatne odczucia. Oczywiście link do niego również będzie, do wszystkich biustonoszy w opisie. Tam trzeba kliknąć, pyk, pyk, rozwinąć i są linki. I oczywiście pamiętajcie, że zniżka na wszystko, co nie jest przecenione, 25% z tym oto kodem. Jeśli chodzi o ten sklep, zamawiałam, miałam też z nimi wcześniej współpracę, więc polecam. Sprawdzone miejsce, jeśli chodzi o zwroty, rzeczy oczywiście, które można zwracać, też bezproblemowe, więc komfortowo. Plusem Astrateksu jest to, że oni mają wiele firm, więc różnorodność, przede wszystkim modeli, marek, od sportowych biustonoszy po też inny rodzaj bielizny, Wonderbra. Jeśli szukacie Wonderbra, które, no umówmy się, nie jest najtańsze, no to teraz jest okazja kupić je 25% taniej, więc nie dziękujcie. Było mi dzisiaj bardzo miło się dla Was rozebrać, ale na dziś to już niestety wszystko. Łapka w górę, komentarze, dajcie mi znać, który biustonosz Wam przypadł najbardziej do gustu, jestem ciekawa. Cześć!